Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej, dziewczyna nie odbiera od nas telefonu. Pewnie niejednokrotnie Wam się coś takiego zdarzyło. Spotykacie kobietę, super cudowna rozmowa, elegancko Wam się rozmawia, wydaje Wam się, że ona jest Wami zauroczona, dzwonicie do niej, a co macie? Nie ma takiego numeru, albo połączenie nie może być zrealizowane. Myślę, że każdemu facetowi, który troszkę ma pojęcie o kobietach, zdarzył się ten fakt kilkukrotnie. Ja osobiście nie spotkałem faceta, który by dostał wszystkie prawdziwe numery telefonu, albo gdy zadzwonił, nie usłyszał, że nie ma takiego numeru. Pomimo tego, że kobieta była miła, sympatyczna, uśmiechnięta, elokwentna, wielokrotnie zdarzyło się to każdemu. Co w tym wypadku zrobić? Jeżeli spotkałeś się z cudowną kobietą, było Wam naprawdę bardzo miło po kilku minutach, wydawało Ci się, że tak naprawdę ona już jest Twoja, okazuje się, że dała Ci po prostu nie swój numer telefonu albo telefon, który był nieprawdziwy. Pierwsza podstawowa rzecz, panowie. Gdy rozmawiacie z kobietą i podrywacie ją, jeżeli już natychmiast bierzecie od niej numer telefonu, to co należy zrobić? Wyciągnąć swój telefon i puścić jej sygnał. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Bo w tym momencie, uwierzcie mi, kobieta może być na maksa miła, może być na maksa sympatyczna, może być po prostu niby Wami zauroczona, a tak naprawdę ona, nie wiem co ma w takiego w głowie, jest nie do przejęcia, do niej mnie to oceniać, ale może Wam podać telefon fałszywy. Więc pierwsza podstawowa rzecz, jak już bierzecie od niej numer po kilku minutach rozmowy, puszczacie do niej sygnał. Jeżeli już się numer zgadza i wszystko jest elegancko, bardzo ładnie, to już jest 50% sukcesu. Ale też może nastąpić coś takiego, że gdy do niej zadzwonicie, ona nie ma czasu, nie ma po prostu, nie ma czasu i jeszcze może Wam coś wymyślić takiego, że w głowie się nie mieści. Jednak pamiętajcie o bardzo ważnej kwestii. Czy ona Wam poda numer fałszywy, czy ona nie będzie miała czasu, czy jakieś inne zdarzenie losowe nastąpi, o którym teraz nie mówię, to nigdy, ale przenigdy po prostu się tym nie przejmujcie. To pierwsza podstawowa sprawa. Po drugie, im bardziej będziecie wyluzowani, im bardziej na luzie będziecie do tego podchodzić, to też zapunktuje to po jakimś czasie, ponieważ ja mieszkam w mieście w Szczecinie, gdzie około jest 500 000 mieszkańców, czy tam 400 tysięcy jakoś tak. Nie jestem osobą, która ma na tyle tą wiedzę, ale 400-500 tysięcy mieszkańców. I wielokrotnie miałem takie zdarzenie w życiu, że kobieta dała mi ten numer telefonu, kiedyś to było, i ten numer nie był prawdziwy. To była pierwsza podstawowa rzecz. Nawet miałem zdarzenie, że kobieta mi dała ten numer, ale później albo nie miała czasu, albo to, albo tamto. Nigdy, ale to przenigdy nie reagujcie nerwowo, nie stresujcie się tą sytuacją. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że jeżeli mieszkacie w miasteczku takim, czy w mieście takim jak Szczecin, które ma tyle i tyle mieszkańców, to ja wielokrotnie miałem taką sytuację, co innego już jest w Warszawie, w jakimś jeszcze większym mieście, ale akurat w takim mieście miałem wielokrotnie taką samą sytuację, że ten numer był fałszywy, ale ja tą kobietę spotkałem na przykład po pół roku, po roku czasu i ona widziała, że znowu jestem wyluzowany, znowu jestem uśmiechnięty i ona mi wtedy dała numer prawdziwy. Miałem taką sytuację. Miałem sytuację również taką, że dostałem od kobiety numer telefonu, ale ona nie miała czasu, coś tam wymyślała. Tych wymówek jest tysiące. Ona może mieć oczywiście chłopaka, mogłem źle wypaść. Mogło być wiele różnych sytuacji. Ja w ogóle nawet o tym nie myślałem, czy ja zrobiłem coś źle, czy dobrze. To w ogóle nigdy nie myślę z tej perspektywy.
Ale żeby nie myśleć z tej perspektywy, to zawsze wam polecam, że musicie mieć też wybór, czyli musicie mieć albo inne partnerki, albo wybór innych partnerek, żebyście na luzie podchodzili do tego, że ona, czy ona wam dała numer fałszywy, czy po prostu ona nie ma czasu, żeby się z wami spotkać. Podsumowując, jeżeli kobieta wam da wam numer fałszywy, albo nie odbiera od was telefonów, lub mówi wam jeszcze ewentualnie, że jest zajęta, to nigdy przenigdy się tym po prostu nie przejmujcie. Podchodźcie do tego na luzie, spotykajcie się w tym momencie z innymi kobietami lub z inną kobietą, a w tym momencie tak naprawdę tą kobietę jeszcze możecie spotkać, jest duże prawdopodobieństwo za miesiąc, za dwa, za pół roku, za rok czasu. I jeżeli będziecie znowu na luzie, z fajnym uśmiechem na twarzy, to uwierzcie mi, pomimo tego, że ona nawet da wam numer dwukrotnie fałszywy, za trzecim razem, za piątym razem możecie do niej tak i tak dotrzeć. Bo kobieta jest zmienną i dzisiaj jej nastrój jest taki, jutro taki. Dzisiaj jej sytuacja życiowa jest taka, jutro taka. Dzisiaj ma faceta kochającego, jutro jest samotna. Dzisiaj przeżyła dramatyczne zdarzenie, jutro jest uśmiechniętą kobietą. Pamiętajcie o tym, że kobieta jest zmienną i nigdy, ale to przenigdy, nie przejmujcie się czymś takim, że kobieta nie odbierze albo da wam fałszywy numer. Ja ze swojej strony życzę wam dużo cudownych randek, żebyście zbierali jak najwięcej telefonów od najpiękniejszych kobiet. Podchodźcie do tych najpiękniejszych, które wam się naprawdę podobają, a ja osobiście was pozdrawiam jak zawsze z pięknych międzystroni. Hej.